12 braci wierzą w sny, zbadało mur od waszej strony, a poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony, i pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o dziewczynie, i zgadywali kształty ust po tym jak śpiew od żalu ginie. Mówili o niej, Juta więc jest, i nic innego nie mówili, i przeżegnali cały świat, i świat zadumał się w tej chwili. Porwali młody w twardą dłoń i mieli w mury tłuc łoskotem, i nie wiedziała się ta noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem. O, prędzej skruszmy zimny głaz, i śmierć dziewczyny rdzą powlecze, tak waląc mój 12 brat do 11 innych rzeczy, ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęki usił, oddali ciała swe na stron,
owemu snowi, co ich kusi. Lecz dzielne cienie, Boże mój, nie wypuściły młotów z dłoni. I tylko inny płynie czas, i tylko młot inaczej dzwoni. O, prędzej skruszmy zimny głaz, niż śmierć dziewczynę tu powlecze. Tak palec mój dwunasty cień do jedenastu innych rzeczy. Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera. I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera. Lecz dzielne młody Boże mój, dłoń nie poddały się za mowie. I same przez się piły w mur, huczały spiżem same w sobie. O, prędzej skruszmy zimny głaz, nie śmierć dziewczyny rdzą powlecze. Tak waląc mój dwunasty młot do jedenastu innych rzeczy. Tysiące mer strząsają wzgórza i doliny, lecz poza murem nic i nic, ni żywej duszy, ni dziewczyny, niczyich oczu ani ust i niczyjego w kwiatach losu. Bo to był głos i tylko głos, i nic nie było oprócz głosu. Dobry, niech to będzie wieczór i dla nas, i dla was. Zapraszamy was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie do świata Bolesława Leśmiana. Świata wyjątkowego, niepowtarzalnego, stworzonego przez poetę, który być może, gdyby nie posługiwał się tak niezwykłym językiem, byłby znany na skalę światową. Zaczęliśmy balladę Dziewczyna. A teraz kolejna leśmianowska ballada, też o dziewczynie, co to miała strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując, wędrowała.
się na te dziwy aż stu planetników. Otoczyli ją kołem, nie szczędząc okrzyku. Podawali ją sobie z rąk do rąk jak czarek. Pójmy duszę tym miodem, co ma oczy karę. Doszalał i stał się nieznany nikomu, gdy ona jeszcze mdlejąc wróciła do domu. Mać ją płacząc wykleła, ojciec precz wyrzucił. Siostra łokciem skarciła, a brat się odwrócił. A kochanek za progiem z pierścieni ograbił. I nie było nikogo, kto by jej nie zabił. I nie było nikogo, kto by nie był dumny, że ją przeżył, gdy poszła wraz z hańbą do trumny. Miała w trumnie strój bogaty, malowany w różne światy, że gdy w nim się zapodziała, nie wędrując wędrowała. Strój koloru murawego, a odcienia złocistego, murawego dla murawy, złocistego dla zabawy. Tylko Bóg jej nie zdradził i ślepo w nią wierzył. I przez łzy się uśmiechał, że ją w niebie przeżył. Ty opatrzysz me rany, ja twych pieszczot odciernię. I będziemy odtąd w siebie wierzyli bezmiernie.
Dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że ten koncert to będzie podróż po świecie stworzonym przez Bolesława Leśmiana. Bo to rzeczywiście był totalnie nowy świat, z własną logiką, postaciami. Dlatego teraz z setu zapraszamy Was do Złego Jaru. Shaga mahana sikele heha Ezegi abe anahana sikizikala heha Ezegano Ezegano matene de gagaba Przez się
własnoręcznie. Mówią, że przyczyna, że moc. I mówią, chciał umrzeć głupi. Słońce w twarz mu świeci, chciał umrzeć. A on wie, że ból z ciała wymknął się i leci. I świat za Dąbrową. To o tych wszystkich niespokojnych duszach, co bez względu na to, gdzie są i z kim są, nie potrafią zaznać wewnętrznego spokoju, bo uciekają. Przede wszystkim przed sobą. Jak myślałam o tym utworze, to przyszło mi, że pięknie te słowa Leśmiana wyśpiewałby on. Łukasz Łyczkowski. Dobry wieczór, cześć. Thank you.
pogrzebie. W opuszczoną bezdomność powracasz do siebie. Ale to nie koniec Łyczka tutaj na tej scenie, bo mamy jeszcze jeden utwór z cyklu Bolesława Leśmiana, Oddaleńcy, a dokładnie Nieznanemu Bogu. Ale tutaj zaproszę jeszcze kogoś o aksamitnym głosie, który fragment tego wiersza zarecytuje. Młodego, przystojnego pana. O, jestem. Ja chcę to powiedzieć. Topór! I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Dziękuję serdecznie wszystkim muzykom Tupingów za zaproszenie. Bardzo pięknie dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że ilekroć tu jesteśmy, ilekroć tu jestem, jestem naprawdę szczęśliwy. Jestem tu co najmniej raz w roku. Wake Up to już taka tradycja. To jest najpiękniejsze miejsce na świecie, naprawdę. Dziękuję.
objąć śmiercią, co gałąź żywota zwichniętą. Krwawym kwieciem męczeństwa dostojnie zawieszczę. Dziękuję za zaproszenie. To naprawdę zajebisty zaszczyt i zajebiście miło mi. Dzięki wielkie. Trupienki. Wow. Było rzeczywiście ostro, jak na trupięgi. A teraz będzie trochę delikatniej. I będzie... Teoretycznie, ale tylko teoretycznie bardziej skocznie i wesoło. Bo Leśmian wesoło pisał niewiele utworów. A będzie teraz o pewnej lalce, ułudzie rzeczywistego człowieka. Bóg, poeta, daje tej lalce moc, pozwala napisać przedziwną powieść. Ta powieść właśnie przed Państwem. Jam lalka o pewnych kolczykach, szkli się zaświadczy bez tym. Suknia jawa atłasu ze snem się kojarzy. Lubię fajans mych oczu i zapach gęstej farby. Rumieńcem śmierci młodzącej mat twarzy. Dziewczynce, co się moim bawi nieistnieniem. Wdzięczna jestem, gdy w dłonie mój niebyt porywa. I mówi za mnie wszystko różowa natchnieniem. I udaje, że wierzy w to, iż jestem żywa. Jam lalka. Jam lalka. Mam stały wyraz twarzy, niby człowiek śmiechu. Znam tę powieść i inna ta sama dziewczynka. Uczyła mnie czytanie, jak się uczy grzechu. I jestem pełna wiedzy, jak do listów skrzynka. Mam zamiar pisać powieść, której bohaterką jest praścieżka wiodąca urwiskami w pralas, gdzie zgubiła się lalka i nikt jej nie znalazł. Duszę ma z macierzanki, patrzy lusterką. Jam lalka. Jam lalka. Jam lalka. Jam lalka. Koniec mojej powieści jest ten, że praścieżka odbiera sobie życie. W mgle o tym są wzmianki. Minie świat. Z rodzicami znika lalka śmieszka. Nic nie ma. Prócz lusterka. I prócz macierzanki. Jam lalka. Jam lalka. Thank you.
mrok na schody, pustka w domu. Będziemy teraz w te bardzo smutne, najsmutniejsze nuty, ale Leśmian dobry był w tym. Dobry był w tym, poznał tajemnicę, dlatego przed Państwem mrok na schodach, pustka w domu, przeplatany wierszem bardzo osobistym do siostry. Mrok na schodach, pustka w domu, nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje, śnieg zaprusza, żal się w śniegu zawieruszy. Spałaś w trumnie snem własnym, tak cicho, po bosku. Nie wiem, czy wszystkich naraz pozbawiono trosk. W śmierci taka zdrobniała, niby lalka z wosku. Kocham ten ubożuchny, ten zbolały wosk. Mrok na schodach, pustka w domu, nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje, śnieg zaprószył, żal się w śniegu zawieruszy. Trzeba teraz w śnieg uwierzyć. Się ośnieżyć. I ocienić się tym cieniem. I pomilczeć tym milczeniem.
zacznę. To był mrok na schodach o tym, jak pożegnać bliską osobę, jak się z tym pogodzić. A teraz dwaj skazańcy. To znowu o śmierci. Tym razem o tym, jak są różne postawy. Jedna postawa zrozumienia, akceptacja, druga buntu. I właśnie ci dwaj skazańcy nam to zaprezentują. Thank you.
nami, to zrobił nie kto inny, tylko Topór. Bardzo mu za to dziękujemy. Brawo dla ciebie raz jeszcze. Teraz będzie mała zdrada. Zdrada nieśmiana. Bo to jedyny w zasadzie, no może drugi wiersz repertuarze zespołu Trupienki, który nie jest autorstwa Bolesława Leśmiany. Będzie to Różewicz. I będzie jeszcze jedna zdrada, ponieważ ja opuszczę teraz scenę, a dla was zaśpiewa ten oto przystojny, aż mi się głos załamał. Jerzy. Czarnymi płynie rzekami. Udusili baranka, ze skóry obłupili kości, policzyli, zęby mu wybili, wrzucili do dołu placznego baranka. Nie rozumiem. Baranka, nie narodzonego. Baranek leży na sercu stoi.
nadzieją. Koło siedam, kupię nieczystości. Białe biuro pusza, który mi porusza. Widziałam przelotnie przez otwarte okno. Starca idącego samotnie przy jasno świtonym stole. Nie chciałbym mieć nawet najmniejszego prawa, aby przez chwilę się zastanawiać. Który teraz słaby i spożywa chleb. Kiedykolwiek musiał się zapytać. Przyjaciół lub siebie. Przyjaciół lub siebie. Czy na jego rękach nie ma cudzych? Te buty z łyka do trumny dla tych, co stać ich nie było na godne obuwie. Te, które w wierszu Leśmiana zmieniają się w przedmiot buntu, a nie nędzy. Więc my tu z wami, a wy z nami, mam nadzieję, potupiemy na ten świat, który nie pozwala żyć godnie artystom i na tego Boga, który taki nam świat stworzył.
nas wyjątkowy wieczór. Bardzo wam za niego dziękujemy. Dziękuję wam, zespół Trupięgi i goście, z całego serca. Kłaniamy się wam nisko. Słuchajcie, no dobra, nie będę was oszukiwać, że mamy jeszcze jednego bardzo specjalnego gościa, ale mamy tu niezwykłego gościa, Piotra, który współtworzył z nami pierwszą płytę Lesman Bosso i który na tej płycie zagrał do jednego z moich ukochanych wierszy Wyruszyła dusza w drogę, dzwonią we dzwony. I teraz ja z nim tutaj właśnie dla państwa zaśpiewam. Wyruszyła dusza w drogę, dzwonią we dzwony. Gdzie są teraz moje sady, gdzie moje schrony? Zawołały wszystkie lasy pełne motyli. Spocznij duszo w naszym cieniu, nie zwlekaj chwili. Jakże mogę w waszym cieniu spocząć niezwłocznie, kiedy sama jestem cieniem, gdzie nikt nie spocznie. Zawołała wonna łąka, zalśniona rosą. Koś mnie sobie na użytek złocistą kosą. Jakże mogę ciebie kosić, łąko zielona, kiedy sama kosą śmierci jestem skoszona. I zawołał Bóg zjawiony, miłuj mnie w niebie, gdzie radością niecierpliwy czekam na ciebie. Jakże mogę cię miłować w szczęścia pobliżu, gdym smutnego pokochała niegdyś na krzyżu. Pozbawiłem ciebie świata i sosen zboru, byś nie miała oprócz Boga nic do wyboru. Zagnałaś mi z kasy chmaków w ciemność mogiły, gdzie żeś ukrył owe miecze, co mnie zabiły. Nie ukryłem owych mieczy, mam je przy boku. Jeno zechciej nieszczęśliwa spocząć w obłoku. Jakże spocznę w twym obłoku z ziemią w rozłące, kiedym lasom odmówiła i mojej łące. Otrzyj oczy zapłakane, szat moich bielą, a rozkażę mym aniołom, niech cię weselą. Jakże mogę się weselić z tobą w przestworze, kiedy śmierci twej pożądam, Boże mój Boże. I zamilkli i patrzyli nawzajem w oczy. Toczy. Na 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 na
Bardzo dziękujemy. I już naprawdę na koniec. Słuchajcie, na pewno na koniec, ponieważ mamy lekkie opóźnienie. Przepraszamy Nangę. Tak jakoś wyszło. Wybaczycie, mam nadzieję, nam, a my ostatni numer. Ostatni numer, Samotność. Ponoć wszystkie wiersze Leśmiana były ostatecznie o samotności, ale mam nadzieję, że wy po tym koncercie nie poczujecie się samotni. Za oknem mrok się kołysze, nie widać świata, nie słychać, lecz ja coś widzę i słyszę, ktoś z płaczem ku mnie z dna losu, bezradną wyciąga rękę, nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła, więc w mrok wybiegam na drogę i nic nie widząc dookoła, zrozumieć siebie nie mogę. W brzozie łasem lpi się wiotka, sen pusty, wracam do domu. Nie, nikt się z nikim nie spotka, nikt nie pomoże nikomu. Wiatr wie, jak nacikać, nie widać świata, nie słychać.
serca. Dziękuję wam, zespół Trupienki, który wyjątkowo dziś zagrał i zaśpiewał. Z Anną Winkler dziękuję serdecznie. Na skrzypcach zagrała nam Weronika. Cieszona jest, jesteś. Oczywiście śpiewali również dla was Łyczek i Topór. Mam tam do was, jeśli jesteście, to zapraszam was serdecznie. Akompaniował mi Piotr Tambolski, który tutaj również nas pięknie nagłaśniał, za co wielkie mu brawa i dzięki i ukłony. No i jeszcze nasze dęciaki suki. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Jan, Maciej, Szymon. No i jeszcze Jackę gdzieś tutaj widziałam. Dziękuję. O, dzięki. A tutaj na hamodzie jest jeszcze Piotr. Niezwykły jest to instrument, nieprawdaż? No i jeszcze my. Na gitarze Kozma Kowalski. Na basie Jerzy Hipman. Na perkusji Filip Słowiekowski. A dżemba i przeszkadzajki to autor tego całego zamieszania, tego festiwalu. Jacek Filipek. Oczywiście musimy podziękować jako zespół Trupienki za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Mareckiemu za światło. Dzięki Marecki, Rafałowi tutaj za realizację i wam wszystkim za to, że jesteście. Pamiętajcie, możecie kupić nasze płyty po koncercie, jeśli macie taką ochotę. Zapraszamy serdecznie. Śpiewała dla was Katarzyna Gardziejewska.